Królowa Elżbieta II zakażona koronawirusem. Królowa Elżbieta II z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Królowa Elżbieta II uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, podaje agencja Reutersa, która powołuje się na pałac Buckingham. BBC informuje, że 95-letnia monarchini nie doświadcza łagodnych objawów podobnych do przeziębienia. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wystosował także premier Boris Johnson. Pałac Buckingham poinformował w niedzielę, że królowa Elżbieta ma koronawirusa. Koronawirus. Elżbieta II zakażona. BBC podaje, że 95-letnia królowa doświadcza łagodnych objawów podobnych do przeziębienia i spodziewa się, że w nadchodzącym tygodniu będzie kontynuować lekkie obowiązki w Windsor. Będzie nadal otrzymywać opiekę medyczną i postępować zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi wytycznymi, oświadczył pałac. Szybkiego zwalczenia zakażenia życzył królowej Elżbiecie II premier Boris Johnson. Jestem pewien, że przemawiam w imieniu wszystkich, życząc jej królewskiej mości szybkiego powrotu do zdrowia po koronawirusie, napisał na Twitterze szef rządu Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta II w szpitalu w lutym ubiegłego roku. Królowa zachęcała poddanych do szczepień przeciw COVID-19. Cóż, mogę stwierdzić, że było to całkiem niegroźne. To było bardzo szybkie i dostałam wiele listów od ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni tym, jak łatwo można było się zaszczepić. A sam zastrzyk w ogóle nie bolał, mówiła wtedy, dodając, że od tego czasu czuje się chroniona. W październiku 2021 roku pałac Buckingham informował natomiast, że monarchini spędziła noc w szpitalu. Zgodnie z zaleceniem lekarskim, aby odpocząć przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w celu przeprowadzenia wstępnych badań, po czym wróciła do zamku Windsor i pozostaje w dobrym nastroju, oświadczył wtedy rzecznik pałacu.